W XIX i XX wieku europejska i amerykańska prasa donosiła o przerażającej roślinie ludojadzie, która miała pożerać tubylców na odległym Madagaskarze. W czasach tak ograniczonego podróżowania, dostępu do informacji, jak też ich weryfikacji, ta przerażająca plotka stała się popularnym mitem, w który powszechnie wierzono. Ale chociaż dziś wiemy już, że ta historia to tylko mroczna legenda, to nie oznacza, że ofiarami mięsożernych roślin nie mogą padać zwierzęta znacznie większe niż tylko kojarzone z tym muchy czy motyle. Rośliny mięsożerne to bardzo szeroka i niejednorodna grupa. O bardzo zróżnicowanym pochodzeniu i wyglądzie, różnych strategiach polowania i bardzo szerokim zasięgu występowania. A przede wszystkim są to rośliny fascynujące i ze wszechmiar zdumiewające. To właśnie tej grupie będzie poświęcony ten 17 już odcinek podcastu botanicznego. Na całym świecie stwierdzono dotychczas około 600 gatunków roślin mięsożernych. Co dość zaskakujące, w Polsce jest ich stosunkowo dużo, bo aż 14. Co oznacza, że średni udział gatunków mięsożernych w całej florze jest u nas większy niż światowa średnia. Nie jest to bynajmniej przypadek, a z czego to wynika, omówię w dalszej części tego odcinka wraz z prezentacją naszych krajowych gatunków. Na początek należy przedstawić, czym jest mięsożerność u roślin i jak ona działa. Wedle większości ujęć, aby roślina mogła być uznana za mięsożerną, musi potrafić nie tylko strawić ciało zwierzęcia i przyswoić z niego składniki odżywcze, które następnie wykorzysta do wzrostu, ale też łapać zwierzęta do pułapek i samodzielnie zabijać. Lista mięsożernych gatunków regularnie się wydłuża, jednak zazwyczaj nie za sprawą odkrywania i opisywania nowych taksonów, a przez stwierdzanie cech mięsożerności u znanych już gatunków. Trzeba tutaj powiedzieć, że jest to zjawisko dużo częstsze niż mogłoby się wydawać. O ile rzadkie są tak zaawansowane i widoczne adaptacje, jak na przykład pułapki zatrzaskowe u muchołówki amerykańskiej, czyli prawdopodobnie najbardziej znanego mięsożernego gatunku na świecie, to znacznie częściej można spotkać rośliny, na których lepkich liściach często umierają przyklejone owady. Stąd wystarczy stwierdzić zdolność do trawienia i wykorzystywania do wzrostu ciał ofiar, aby zaklasyfikować roślinę jako mięsożerną. Oczywiście nie brakuje w takich przypadkach kontrowersji, gdyż często zdarza się, że dany gatunek nie spełnia jednego z tych wymogów, a mimo tego jest uznawany potocznie i tradycyjnie za mięsożerny. Istnieje wiele przypadków, gdzie na przykład roślina korzysta z symbiotycznych gatunków zwierząt lub bakterii, które zajmują się trawieniem ofiar, a roślina wchłania następnie gotowe już do absorpcji substancje z zabitej ofiary. Jednym z takich przykładów jest Rolidula dentata, gatunek endemiczny dla Republiki Południowej Afryki. Polska nazwa tego rodzaju to tuliłeska. Co dość rzadkie wśród roślin mięsożernych, jest to wieloletni krzew, osiągający około 2 metrów wysokości. Liście i pędy rośliny są kolonizowane przez symbiotyczne pluskwiaki z rodzaju Pameridea. Rolidula wabi ofiary, które następnie przyklejają się do rośliny, dość nietypowo, nie za sprawą śluzu, a żywicy. Ofiarami mogą być zarówno muchy i osy, jak i większe ważki, a wyjątkowo nawet małe ptaki. Roślina nie trawi ofiar. Są one zabijane przez Pameridea, czyli owady symbiotyczne, a następnie roślina czerpie z odchodów tych zwierząt związki azotu. Same pluskwiaki, za sprawą adaptacji takich jak tłuszczowa powłoka ciała czy silne mięśnie, są bezpieczne na powierzchni drapieżnej rośliny. Gałęzie tego gatunku były tradycyjnie wieszane w domostwach, aby wyłapywać muchy. Często zdarza się też, że dany gatunek rośliny posiada cechy mięsożerności tylko na początkowym etapie życia lub nawet jako nasiono. Tak jest na przykład u bardzo częstego w Polsce tasznika pospolitego, którego nasiono otoczone jest śluzem,
który stanowi pułapkę na mikroskopijne zwierzęta – nicienie. Zwabione, a następnie zabite nicienie wzbogacają glebę w najbliższym otoczeniu tasznika, dzięki czemu może on się lepiej rozwijać. Czy więc ten gatunek jest rośliną mięsożerną? Zazwyczaj takie częściowo spełniające definicje taksony nazywa się protomięsożernymi lub przedmięsożernymi. Określenie przedmięsożerność jest jednak coraz częściej wypierane, gdyż może ono błędnie sugerować, że gatunki takie dążą ewolucyjnie do pełnej mięsożerności, a nie zawsze musi tak być. Niekiedy najbardziej optymalną strategią jest właśnie strategia pośrednia. W tym miejscu chciałbym odpowiedzieć na jedno z częstszych pytań, które pojawia się w tym temacie. A więc jak to się dzieje, że roślina w cudzysłowie wpada na taki pomysł, aby wykształcić adaptację do mięsożerności? Jak zaczyna się proces ewolucji w tym kierunku? Aby odpowiedzieć na te pytania, stwórzmy bardzo uproszczony eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie populację niemięsożernych roślin, spośród których wszystkie czerpią korzyści z martwych owadów, gdyż ich ciała użyźniają glebę wokół rośliny. W wyniku przypadkowej mutacji część roślin zaczyna wykształcać liście pokryte lepkim śluzem, na którym niekiedy umierają przyklejone owady. Rośliny te mają przewagę, lepiej rosną i wydają nasiona, a następnie zdominują populację. Po kilku pokoleniach u części roślin pojawi się jeszcze więcej śluzu i będą zabijały jeszcze więcej owadów. I to one następnie zdominują populację i wzmocnią tym samym cechę, która już na stałe będzie związana z tym gatunkiem i stanie się krokiem w kierunku mięsożerności. Wówczas można by nazwać ów gatunek przedmięsożernym lub protomięsożernym. Następnie w owej populacji może powstać w kolejnych przypadkowych mutacjach zdolność produkcji enzymów trawiennych, efektywnego wchłaniania substancji przez liście, przekształcanie liścia w coraz bardziej złożoną i skomplikowaną pułapkę itd. A jeśli warunki środowiskowe będą sprzyjały, to cechy te będą korzystne i będą się utrwalały i wzmacniały, prowadząc, choć nie zawsze, do pełnej mięsożerności. Oczywiście do mięsożerności mogą prowadzić też zupełnie inne drogi. Jest to wyłącznie przykład poglądowy, ukazujący dynamikę takiej selekcji. Innym powodem może być adaptacja roślin do zabijania owadów, aby te nie żerowały na młodych częściach rośliny. Tak jak ma to miejsce w przypadku gatunku Passiflora foetica, rosnącej na obydwu kontynentach amerykańskich. Passiflora potrafi co prawda skutecznie łapać i zabijać ofiary, jednak nie stwierdzono dotychczas zdolności do czerpania składników mineralnych z ciał zwierząt. Kolejnym, standardowym już dla wszystkich klasyfikacji biologicznych problemem jest systematyka i niejasny podział na przykład na gatunki lub podgatunki, co wydłuża lub skraca listę roślin mięsożernych. Przypadki takie zdarzają się również w naszej florze, o czym za chwilę. Wyjaśnijmy teraz podstawową kwestię. Po co właściwie niektóre gatunki wybierają strategię mięsożerności? W końcu wciąż same przeprowadzają one fotosyntezę. Wciąż są przecież samożywne i co należy bardzo wyraźnie podkreślić, nie czerpią one energii z trawienia zwierząt. Absolutnie dominującym celem jest pozyskanie azotu, a w mniejszym stopniu również innych pierwiastków jak fosfor czy potas. Po udanym złapaniu, najczęściej owada, roślina wydziela enzymy trawienne, przede wszystkim lipazy, proteazy lub fosfatazy, które rozkładają bardziej złożone związki organiczne na prostsze formy, które roślina może absorbować bezpośrednio przez liście. Resztki zdobyczy, czyli głównie pancerz owada zbudowany z chityny, jest po strawieniu najczęściej zupełnie zbędny i zdmuchiwany przez wiatr. Co ciekawe, nie jest znany obecnie żaden gatunek rośliny, który bezwarunkowo potrzebowałby mięsożerności do przetrwania. Bardzo często daje to oczywiście wymierne korzyści w postaci bujnego wzrostu i efektownego rozmnażania,
a w konsekwencji rozprzestrzeniania genów, jednak podstawowe funkcje życiowe mogą być również realizowane przy zupełnym braku zdobyczy. Gatunki roślin mięsożernych ponoszą oczywiście pewne koszty, związane z wytwarzaniem pułapek, enzymów trawiennych i innych adaptacji związanych z mięsożernością. Inwestycja ta jest zatem stosunkowo rzadko opłacalna i tylko w bardzo specyficznych warunkach. Przede wszystkim są to tereny o glebach ubogich w azot, bardzo dużej wilgotności oraz słabej lub zupełnie nieobecnej konkurencji. Często będą to torfowiska, bagna lub nawet zbiorniki wodne, gdyż duża część zamawianej grupy to rośliny zupełnie wodne. Zdecydowana większość roślin mięsożernych jest dość mocno związana z wodą, jednak nie może to być woda żyzna. Jest to zarazem powód wymierania wielu gatunków, gdyż obecnie na całym niemal świecie obserwujemy silną tendencję do nadmiernego użyźniania się wód w naturalnych zbiornikach i rzekach, czyli inaczej mówiąc eutrofizacji. Żadna z roślin mięsożernych nie żyje w morzach ani oceanach. Zdecydowana większość nie toleruje też dużego stężenia soli w glebie ani niedoboru wody, choć w tym akurat aspekcie istnieją wyjątki, takie jak rodzaj Drosophyllum, po polsku rosolistnik. Reprezentowany jest tylko przez jeden gatunek, Drosophyllum lusitanicum. Człon gatunkowy lusitanicum odnosi się do Lusytanii, a więc starożytnej prowincji rzymskiej położonej na Półwyspie Iberyjskim, gdzie znajduje się ojczyzna tego gatunku. Stanowiska znajdują się na południowym wybrzeżu Hiszpanii, Portugalii, Gibraltarze oraz północnym Maroko. Drosophyllum rośnie w śródziemnomorskiej suchej maki, w zaroślach wrzosowych lub zagajnikach dębów korkowych. Roślina ta wydziela słodki zapach, który wabi owady. Ofiary przyklejają się do śluzu, który gęsto pokrywa liście, a następnie są trawione. Tak jak w przypadku rodzaju Roridula, części tej rośliny były tradycyjnie wykorzystywane jako naturalne lepy na muchy. Zarówno z nazwy, jak i wizualnie, takson ten mocno przypomina rosiczkę, a więc rodzaj Drosera. Są one zresztą względnie blisko spokrewnione. Dzisiaj wiadomo już z całą pewnością, że mięsożerność u roślin wyewoluowała u wielu linii filogenetycznych, wiele razy niezależnie od siebie, choć jeszcze w latach 80. XX wieku nie było to jasne i były na tym polu prowadzone spory między biologami. Ile razy jednak ewolucja poszła tą drogą, pozostaje kwestią sporną. Niektóre źródła podają, iż odbyło się to sześciokrotnie, zaś wedle innych nawet kilkunastokrotnie. Do tego z uwagi na fakt, że rośliny takie to prawie zawsze niezdrewniałe gatunki, nie zachowują się one w formie skamieniałości, a przez to nie wiemy, ile razy zdolność do mięsożerności pojawiła się u wymarłych już taksonów. Nie wiemy także, jakiej wielkości mogły być największe ofiary prehistorycznych gatunków. Najstarsze na drzewie ewolucyjnym spośród obecnie żyjących mięsożernych roślin są dzbaneczniki, a zatem rodzaj Nepenthes, których bliscy przodkowie pojawiają się w zapisie kopalnym mniej więcej w kredzie, przeszło 120 milionów lat temu. Współcześnie to właśnie wśród tego rodzaju możemy znaleźć największe pułapki, zdolne zarazem do łapania największych ofiar. Rekordzistą jest żyjący na indonezyjskiej wyspie Borneo Nepenthes raja, polska nazwa dzbanecznik raży. Jego pułapka może przekraczać nawet 3,5 litra pojemności, co oznacza, że może w wyjątkowych przypadkach łapać i trawić nawet szczury. O dziwo jednak, ten gatunek jest też bardzo ciekawym przykładem pewnego międzygatunkowego mutualizmu, czyli współpracy, z której korzysta każda ze stron. Szczury wierchowe czy tupaje górskie, to też podobnej wielkości ssak z rzędu wiewióreczników, o ile uda się im podczas odwiedzin dzbanecznika nie wpaść do śmiertelnej pułapki, to mogą one, stojąc nad jej krawędzią,
pożywiać się nektarem produkowanym przez dzbaneczni graczy. Korzyścią dla rośliny są w tej sytuacji odchody zwierząt, które lądują tym samym w dzbanku, gdzie mogą być trawione i wykorzystywane, podobnie jak ciała zwierząt. Wśród dzbaneczników można też zaobserwować bardzo ciekawy i zaskakujący przykład gatunku, który odszedł od mięsożerności. Dzbanecznik beczułkowaty, Nepenthes ampullaria, również posiada typowe dla tego rodzaju dzbanki, których trawi jednak nie zwierzęta, a opadające liście drzew. Oczywiście wciąż może on w pewnym stopniu trawić ciała zwierząt, ale wyspecjalizował się w kierunku detrytofagii, a więc odżywiania się martwą materią organiczną. Podobnie jak na przykład czczownice czy wiele gatunków grzybów saprotroficznych. Gatunek ten, podobnie jak wspomniany przed chwilą dzbanecznik raczy, występuje w południowo-wschodniej Azji, ale na większym obszarze, obejmującym m.in. Tajlandię, Nową Gwineę oraz inne wyspy Indonezji. Co niezwykłe, jego dzbanki stanowią też rozbudowany ekosystem, w którym może żyć ponad 50 różnych gatunków zwierząt, w tym jedna z najmniejszych żab na świecie, Microchyla borneensis, osiągająca zaledwie 18 mm długości. Żaby mogą przetrwać w tym środowisku ze względu na niskie stężenie enzymów trawiennych w dzbankach, znacznie mniejsze niż u większości dzbaneczników. Ich pojemność nie jest jednak tak imponująca jak u Nepenthes raja. Osiąga do 200 ml. W Ameryce Północnej nie występują wprawdzie właściwe dzbaneczniki, czyli rodzaj Nepenthes, ale bardzo podobne wizualnie są pułapki mięsożernych gatunków z rodzaju saracenia, po polsku kapturnica. Ich podobieństwo nie wynika jednak z bliskiego pokrewieństwa, a tak zwanej ewolucji konwergentnej, czyli mówiąc w uproszczeniu, upodobniania się do siebie niespokrewnionych taksonów ze sprawą podobnej niszy środowiskowej, którą zajmują, a co za tym idzie, podobnych potrzeb wymuszających podobne adaptacje. Występują one wyłącznie w Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie. Niekiedy rośliny te są nazywane dzbanecznikami Nowego Świata, analogicznie do na przykład sępów Nowego Świata, jak określa się czasem amerykańskie kondory. Do rodzaju saracenia zalicza się 11 gatunków. Pułapki w kształcie dzbanków wyposażone są w tak zwane operculum, czyli charakterystyczne wieczko, które z jednej strony ogranicza rozrzedzanie płynów trawiennych przez napływanie wody deszczowej, a z drugiej strony dezorientuje owady, które jeśli usiądą na pułapce, mają problem ze zlokalizowaniem wyjścia, zarówno przez kształt wieczka, jak i system nieregularnych, kolorowych plam. Zwiększa to oczywiście ilość ofiar. Tak jak u dzbanecznika, ofiary wpadają do płynu wewnątrz pułapki, gdzie są następnie trawione, produkowanymi przez kapturnicę enzymami. Niestrawione chitynowe pancerze owadów często zalegają w dużej ilości na dnie pułapki. Prawdopodobnie najbardziej popularną na świecie, jak też najczęściej hodowaną w domowych warunkach, jest muchołówka amerykańska. Ten gatunek występuje wyłącznie na wschodnim wybrzeżu USA, w stanach Karolina Północna i Karolina Południowa. W naturze roślina ta występuje na kwaśnych, piaszczystych torfowiskach, jednak jest dość rzadka i stopniowo zanika. Posiada ona bardzo efektowne pułapki zatrzaskowe, które zamykają się, gdy owad usiądzie wewnątrz. Proces ten trwa zazwyczaj krócej niż pół sekundy, a więc jak na świat roślin jest to niezwykle dynamiczny ruch. Skąd roślina wie jednak, kiedy potencjalna ofiara jest w środku? Na wewnętrznych ściankach pułapki znajdują się włoski czuciowe, jednak dotknięcie pojedynczego włoska będzie zignorowane przez muchołówkę. Aby uruchomić pułapkę, zwierzę musi dotknąć dwóch włosków jednocześnie lub jednego dwukrotnie w przeciągu 20 sekund.
Po złapaniu ofiary roślina zaczyna wydzielać soki trawienne i przez kilka dni trawi zdobycz. Po tym czasie otwiera się z powrotem, a chitynowy szkielet owada jest zmuchiwany przez wiatr. Jeśli polowanie nie powiodło się, pułapka otwiera się ponownie po kilkunastu godzinach. Co ciekawe, zamknięta pułapka posiada wystarczająco duże szczeliny, aby małe owady mogły z niej uciec. I nie jest to niedoskonałość strategii muchołówki, a sposób na zaoszczędzenie, gdyż korzyści ze strawienia małej ofiary nie są warte tego długiego procesu. Bardziej opłacalne jest pozwolenie na ucieczkę ofierze i ponowne otwarcie pułapki, aby dać sobie szansę na upolowanie większej zdobyczy. Sama roślina osiąga do 20 cm wysokości, zaś pułapki zazwyczaj od 1 do 5 cm długości. Innym ciekawym przykładem pułapki jest ta wytwarzana przez Brocchinia reducta. Jest to gatunek z rodziny bromeliowatych, a więc tej samej, do której należy ananas czy główna bohaterka jednego z poprzednich odcinków na kanale, Puja Raimondi. Brocchinia występuje w Ameryce Południowej, w tropikalnych górach płytowych nazywanych Tepui, na pograniczu Brazylii i Wenezueli. Tereny te charakteryzują się jałowymi, skalistymi glebami, ubogimi m.in. w potrzebny roślinom azot. Wewnątrz rozety złożonej z liści znajduje się niewielki zbiornik z płynem, będący pułapką na owady. Jej ścianki są od wewnątrz bardzo śliskie, pokryte woskowatym nalotem. Brocchinia wytwarza enzymy trawienne i ma zdolność absorbowania składników odżywczych z ciał ofiar, choć jest to jeden z tych przypadków, gdzie cechy mięsożerności zostały stwierdzone niedawno. Tak jak zazwyczaj, zdobyczami są głównie małe owady. Jeszcze innym typem pułapek są tak zwane pułapki na homary, z angielskiego lobster trap. Przykładem rośliny korzystającej z takiego mechanizmu jest Genlicea vialosea, należąca do rodziny pływaczowatych. Również pochodzi ona z Ameryki Południowej, głównie z Brazylii. Tak jak większość gatunków mięsożernych, Genlicea zasiedla bardzo wilgotne tereny, takie jak na przykład bagna czy brzegi potoków. Pułapki tego gatunku, nazywane też korkociągowymi, do złudzenia przypominają korzenie, jednak w rzeczywistości są to silnie przekształcone podziemne liście. Wewnątrz tych struktur znajdują się spiralne korytarze, do których wchodzą niewielkie ofiary, na przykład pierwotniaki, a kształt pułapki, jak i włoski znajdujące się wewnątrz, nie pozwalają się pechowej ofierze wycofać. Następnie tradycyjnie już roślina wydziela enzymy trawienne i rozkłada ciało zdobyczy. Co ciekawe, gatunek ten zupełnie nie posiada właściwych korzeni, co jest cechą charakterystyczną dla rodziny pływaczowatych. Liście podziemne spełniają jednak pewne ich funkcje, takie jak mocowanie rośliny w glebie. Ostatnim już typem pułapek są pułapki pęcherzowe, które można zaobserwować u roślin z tej samej rodziny pływaczowatych, konkretnie rodzaju Utricularia, po polsku pływacz. Jest to zarazem pierwszy z rodzajów występujących w naszym kraju. Są to rośliny mocno związane z wodą. Większość krajowych gatunków żyje zupełnie zanurzona w wodzie, z wyjątkiem okresowo pojawiających się kwiatów. Preferują czyste i jałowe wody, o kwaśnym odczynie, ubogie w węglan wapnia. Ich pułapki to umiejscowione na liściach pęcherze, które wykorzystują podciśnienie, aby po otwarciu błyskawicznie wciągnąć ofiary do środka pęcherza, gdzie zostaną oczywiście strawione. Za wykrywanie ofiar odpowiadają włoski czuciowe, znajdujące się w pobliżu wejścia do pułapki. W Polsce występuje 7 gatunków z tego rodzaju. Są to pływacz zwyczajny, pływacz drobny, pływacz krótkoostrogowy, pływacz wątpliwy, pływacz zachodni, pływacz średni oraz pływacz brema.
Cechą wspólną krajowych pływaczy są żółte kwiaty, zresztą dość atrakcyjne wizualnie. Inne światowe gatunki tego rodzaju mogą również mieć między innymi fioletowe, białe czy niebieskie kwiaty. Co ciekawe, żyjąca pod wodą większość naszych pływaczy przemieszcza się bliżej tafli wody na krótko przed rozpoczęciem kwitnienia, tak aby kwiaty mogły łatwo wynurzyć się z wody. Są to rośliny zapylane przez owady. Największe, pływacze zwyczajne, mogą przekraczać długość 1 metra, zaś najmniejszy pływacz drobny zazwyczaj dorasta zaledwie do kilkunastu centymetrów. Ich wielkość jest bardzo zróżnicowana również w obrębie tego samego gatunku, w zależności od środowiska. Również te rośliny są ewolucyjnie pozbawione korzeni. Wszystkie one są oczywiście mięsożerne. Z pewnością najbardziej znanym, a właściwie jedynym powszechnie znanym rodzajem krajowych roślin mięsożernych jest rosiczka. W Polsce, jak i w całej Europie, występują trzy gatunki tego rodzaju. Rosiczka okrągłolistna, Drosera rotundifolia, rosiczka długolistna, Drosera anglica oraz najrzadsza z nich, rosiczka pośrednia, Drosera intermedia. Gatunki te można dość prosto, zgodnie z nazwą, odróżnić po kształcie liści pułapkowych. Odpowiednio okrągłych u okrągłolistnej, podłużnych u długolistnej oraz pośrednich u rosiczki pośredniej. Poza tym, pomiędzy krajowymi rosiczkami mogą tworzyć się mieszańce międzygatunkowe, które również niekiedy wymienia się jako osobne gatunki. Cechą charakterystyczną rosiczek są krople aromatycznego i lepkiego śluzu, które pokrywają liście pułapkowe. Przypominają one krople rosy, skąd bierze się ich polska nazwa rodzajowa. Po przyklejeniu się ofiary, liście rosiczki zaczynają powoli zawijać się do środka, otaczając tym samym zdobycz gruczołami produkującymi enzymy trawienne. Nasze krajowe rosiczki to dość małe rośliny. Ich pułapki mają szerokość do 1 cm. Długość pułapki u Drosera anglica może osiągać maksymalnie 4 cm. Występują w bardzo wilgotnym środowisku. Najczęściej są to kwaśne, ubogie w azot torfowiska, zarówno torfowiska niskie, jak i wysokie. Choć najwięcej takich miejsc znajduje się oczywiście na północy kraju, to prawie na całej mapie Polski można znaleźć rozsiane, niewielkie torfowiska, gdzie występuje przynajmniej jeden z krajowych gatunków. Najczęściej będzie to rosiczka okrągłolistna. Duże nagromadzenie torfowisk, jak i ogólnie wilgotnych, ubogich w azot siedlisk, które charakteryzuje północną część środkowej Europy, w tym północną część Polski, jest też powodem stosunkowo bogatej flory mięsożernej, którą możemy w naszym kraju spotkać. Co ciekawe, rosiczki mogą również przeżyć zupełnie zalane wodą, jednak wówczas tracą one swoją zdolność do łapania zwierząt. Kolejnym naszym krajowym rodzajem, również z rodziny rosiczkowatych, jest aldrowanda. Jedynym współczesnym gatunkiem tego rodzaju jest aldrowanda pęcherzykowata, aldrowanda vesiculosa. Jest to roślina żyjąca wyłącznie w wodzie. Niezwykły jest jej światowy zasięg, który obejmuje odizolowane od siebie stanowiska położone wyspowo na różnych kontynentach. Między innymi w Indiach, Australii, Japonii, Demokratycznej Republice Kongo, ale też w Polsce. Za tak niezwykłe rozmieszczenie odpowiadają prawdopodobnie ptaki, przenoszące wektory tego gatunku podczas dalekich lotów. Aldrowanda jest poważnie zagrożona wyginięciem i wymierana w większości jej naturalnych stanowisk, niezależnie od kontynentu. W Polsce jest to również poważnie zagrożony i bardzo rzadki takson, posiadający około 20 stanowisk. Preferuje ubogie, ale jednocześnie ciepłe wody, obfitujące w zooplankton, którym się żywi. Jej pułapki zatrzaskowe nieco przypominają te obecne u muchołówki amerykańskiej,
choć są znacznie mniejsze i jeszcze szybsze. Najczęściej aldrowanda chwyta larwy owadów i inne drobne organizmy, choć zdarza się jej upolować nawet małe ryby. A na koniec nasz ostatni i prawdopodobnie najbardziej efektowny wizualnie rodzaj – tłustosz. Reprezentowany jest przez trzy gatunki – tłustosz alpejski, Pinguicula alpina, tłustosz pospolity, Pinguicula vulgaris oraz tłustosz dwubarwny, Pinguicula bicolor. Niekiedy ostatni z gatunków uznaje się jedynie za podgatunek tłustosza pospolitego. Jednak obecnie większość wiarygodnych źródeł podaje już ten takson jako oddzielny gatunek. Największy tłustosz pospolity osiąga wysokość do 30 cm. Kwiaty tego gatunku są fioletowe, zapylane przez owady. Występuje on głównie na torfowiskach niskich, a także na podmokłych, kwaśnych łąkach. Standardowo już w miejscach wilgotnych i ubogich w azot. Bardzo podobny, tak pod względem wyglądu jak i ekologii, jest tłustosz dwubarwny, którego odróżnia głównie wygląd kwiatów, z wyraźnie białymi płatkami korony. Z kolei tłustosz alpejski jest najmniejszy z naszych krajowych gatunków. Rzadko przekracza 15 cm wysokości. Podobnie jak aldrowanda, gatunek ten ma dość osobliwy zasięg występowania. Jego oddzielone populacje występują m.in. w Himalajach, mongolskich górach, północnej Skandynawii czy w Alpach. W Polsce roślina ta występuje wyłącznie w Tatrach, gdzie tworzy niewielką, ale stabilną populację. Zasiedla wilgotne miejsca, takie jak brzegi potoków czy tak zwane mułaki, a więc mówiąc w uproszczeniu, górskie zbiorowiska roślin bagiennych. Jego kwiaty są jednolicie białe. W Alpach był tradycyjnie używany jako środek przyspieszający gojenie się ran. Wszystkie tłustosze łapią swoje ofiary, podobnie jak rosiczki, za pomocą lepkiego śluzu na liściach. Po złapaniu zdobyczy, liście niekiedy lekko się zawijają, ale nie tak wyraźnie jak u rosiczek, a roślina przez kilka dni trawi ofiarę. Wszystkie trzy gatunki tłustoszy są objęte w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że był on dla Państwa interesujący i dowiedzieli się Państwo czegoś nowego. Zachęcam do komentowania tego filmu i udostępniania, jeśli znają Państwo kogoś, kogo mógłby on zainteresować. Działania takie bardzo pomagają w pozycjonowaniu filmu przez algorytm. Jeśli chcą Państwo wesprzeć ten kanał, można to zrobić przez portal Buy Coffee. Link umieszczam w opisie. Za każde wsparcie kanału bardzo dziękuję. Pozdrawiam.